zapisu, bo powiedziałem, nie będę przyjmował zapisu bez kompletnego wypisu, tak? Zajmujemy miejsca, przygotowujemy się psychicznie do kanału. Proszę bardzo, witamy się i czarno uruchamiają zegary, tak? Ja w tej chwili... i widzę tych najmniejszych, i tych średnich, i tych troszeczkę starszych wiekowo. I tym bardziej mnie cieszy, że w naszym mieście, a szczególnie na terenie naszej szkoły, ta gra zdobyła sobie tak dużą rzeszę zwolenników i że tak wiele dzieci chce grać tą królewską grę, rozwijać swoją wiedzę, umiejętności, a przede wszystkim to, co potem przydaje się w dorosłym życiu, a mianowicie w strategii życia prywatnego. Moi drodzy, pierwsze koty za płoty, jak to mówią, ja ze swojej strony, chociaż wiem, że tutaj główny ciężar i obowiązek organizacji tych mistrzostw
spadł na pana Zdzisława i na osoby, które gwałtowały, na pana Romana Jędrzejewskiego, którzy się parali przez kilka popołudni i państwo również mogliście zmagać się, mierząc swoje umiejętności, wiedzę. Myślę, że każde następne mistrzostwo, bo myślimy o tym, żeby zrobić kolejne, będą jeszcze lepsze i doskonalsze. Nauczenie o doświadczenie zdobyte w tym pierwszym razie będziemy starali się tych potknięć czy pomyłek uniknąć i zrobić kolejne mistrzostwa dużo lepsze, które przebiegną dużo sprawniej, myślę, i dużo, dużo korzystniej dla wszystkich uczestników. Niemniej jednak już na wstępie pragnę podziękować panu Zdzisławowi, bo wierzę, jaki to był duży trud i obowiązek. Zabiegania przede wszystkim o to, żeby znalazły się środki na organizację tychże mistrzostw, że cały ciężar organizacji tychże mistrzostw położył na panu Zdzisławie. Bardzo serdecznie jeszcze raz w swoim imieniu, w imieniu swojego grona bardzo dziękuję. A teraz przechodzimy do konkretów, które właściwie w większości państwa są znane. Niemniej jednak pozwolę sobie je publicznie odczytać. Pierwsze miejsce w kategorii Open zajął pan Czepczyński Bogusław. Musimy na podium, żeby panu powiedzieć. Proszę przejmieć. I do wyboru nagroda rzeczowa. Tak? Drugie miejsce w tejże samej kategorii zajął pan Roman Igielski. Proszę sobie wybrać też taką nagrodę. Trzecie miejsce w kategorii Mateusz Kolesiński.